Cześć, siemano, jestem Deadlypool. A to znowu Wiedźmin 3 Dziki Gon. Także tak. Idziemy zrobić sprawy rodzinne, czyli idziemy do guślarza, które ponoć z kozą ten tego. Już tutaj nie byłem kiedyś? Chyba byłem. Tak. No i co? Masz coś do mnie? Masz coś do mnie? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Kuźwa kotu według mnie. Daj, dawaj! Stój spokojnie, kurwa! Aha. Śmiesz. Ty masz łuk. Czy ty na mnie z łukiem chciałeś iść? Czy ty mądry jesteś? Zabiłem wojownika dzikiego ogonu. Was też zabił. Wano nie. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Także... tak. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Okej. Okay. Wiedziałeś, że przyjdę? Jakieś wróżby? Pipcone? Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. To przegoniłem ich bardzo. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. Jaki dumny z siebie. Dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. No, troszkę szalony gościu, bo mówi do siebie o sobie w trzeciej osobie. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. No okej. Okay. Mogą być i duchy. To dawaj. Bym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co, Lea? Co za księżniczka? Organa, czy jak? Księżniczka, koza, uciekła. O Jezu, nie, ta koza. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała. O matko. Pójdę po nią.
Gościu nie kumaty jest. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Jeszcze się na ciebie, Geralt, ty się tak nie śmiej, jeszcze się na ciebie rzucą i co? Dobra, nie chce mi się medytować, to wezmę jaskółkę szybko. Trochę się wyregeneruję. Albo... dzwoneczek. Dzień, dzień, dzień. Tam jest mój kus chyba, tak? Ale tutaj jest... Lednisko wilczych pawów. Pewnie jakbym teraz nie zabił, to by ta księżniczka do nich polazła, czy coś. Nie, jak się tym... No. To chyba tędy. A, bo ja mam tak patrzeć. Okay. A to gdzieś mi tu beczy. O, się beczanie skończyło. Znajdź kozym guślarza. No w tę stronę lazło. Cholerstwo jedne. Tu jesteś. A tu jest! Chodź, kozo. Kozo i księżniczko. Chodź. Jaki elegancki wieraż. Za uparte zwierzę. Kozo. No dobra, tak. Spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. Chodź, kozko, idziemy. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tędy, łaskawa pani. No chodź. No chodź, kozo. Jest. Gdzie leziesz? Chodź tu. Gdzieś ty polazła. No chodź tu. No, ja pierdzie... Chodź tu, głupia kozo. Halo. Może akcję mam ją? Mam tam. Chodź. Chodź. Patrzcie, idzie za mną. Ej, to nie był taki głupi plan. Kurde, no. Masz jeszcze to akcję na sobie, masz. Ci łeb świeci jak choinka. Ale lezie to strasznie. Powoli to lezie. No a spróbujmy od razu pobiec do guślarza. Elo guślarz. Nigdzie nie ma. O jeszcze. Ale jej życie się pojawiło, a tego nie zauważyłem. Może ją coś napaść chyba, tak? No co jest, ty głupia kozo? Co jest? Niedźwiedź. O kuźwa. Uciekaj, głupi zwierzak. Dobra. Niedźwiedź mi nie straszny. Już nieraz takiego ubijałem po drodze. Tylko... O! Trzeba sobie pounikać i... Dobra, jak będę ciepłe na... To mucimy, dziada. Mucimy, dziada, powiedziałem, ale znowu. Płynik. W odpowiednim momencie bardzo zarzucony. Zostaw mnie! Czekaj! Stój! Jest nie ten guzik. Dobra. Ciep. Dawaj, sadło. Dobra. I tym razem wyjątkowo przemedytuję. Bo mi się hapsy straciły. No musiał iść po jakieś między odcinkami albo coś, bo tak strasznie mały level mam, nic nie wbijam tego levela i tak to się potem kończy. Kozo! Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź tu! Boże, jakie ty głupie zwierzę jesteś. Kozo! Bez akcji idzie szybciej. Dobrze.
płotką, to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. A proszę. Masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Czy jest... Czy koza może być narowista jak płotka? No raczej nie może być. O. No przecież jest. Tu jest koza twoja, opuść. Białe wilki. Koziu moja, koziu miła. Gdzieś to ty się tam zgubiła. Ohohoho. Ale fajnie. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Boziu, kozę chcesz zabić, chłopie. Nie, no to po co ja lazłem? Dobra, mogłeś, kurde, wróci. Wziąć jakąś inną. Cześć. Że wód? Aha, że ja miałem przynieść. Sru popsuł miskę, no. Tak skończycie, jak będziecie palić. Wam się zęba będzie kopcić. Takie, co nie żyje, a nie umarło. Zombie? To wszystko? To koniec? No. Koniec. Ale fajnie. Nie powiedziałem nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Okej. Okay. Okej. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? No proszę. Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. No ja bym obstawiał to ostatnie, że nie chciał pamiętać. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Okej. Okay. Zapamiętajmy to sobie. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. No, także... A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? No proszę. Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. Znaczy, i co się stało? Do mnie ewidentnie nie chciała dlatego przychodzić. W środku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Co? Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Martwe płody, nie. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki, żywych i umarłych.
Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? Trochę się boję tego gościa, bo taki dziwny jest. Nie może. Taki dziwny dosyć. Z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka, bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. No. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już za nim. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. Ano. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokojnie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Okej. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. No, a żeś mi dał, kurde, razy. Są prawdziwe. Baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Dobra. Także będziemy polować na porońca. Ja mam poziom. O. Tutaj możemy dać Ardzioszka, Pamięcioszka. Nie, będę na razie w to cisnął. Bo jest to mi bardziej przydatne. Jest dobrze. A, przeczytaj w bestiariuszu, dobra. Tak się dziwiłem, że mi się nie wyświetliły te liczba kroków, jakie mi zostały. Wiecie co, tak poprzeglądam na szybko. O, jest poroniec. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to tak jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. No, Lambert, powiem ci szczerze, żeś to ujął bardzo dobrze. Poroniec jest najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć wiedźminom. Okej. Powstały z martwego, niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób, wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje zwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. What? Matko Boska, nadgniły noworodek. No nie wierzę. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Miałem się przy tym znaku zatrzymać. Ciach. Jeszcze. Pewnie jakaś walka przy tym będzie, to do kowala pójdę sobie wszystko naprawić. Fiorun uderzył w kasztan? Łociu Paxson. Płonie ognicho w lesie. A ten tutaj jogging uprawia. O, więcej z joggingiem tutaj zapyla. Jak baron stajnie podpalił? Powaliło go? Co on nienormalny? Tam są jego konie. Z czoła wjeżdżą. Dobra. Łe. To jest z myszką moją. Coś nie ogarnię. Okej. Okay. Na wszystko przyjdzie czas. Nie na wszystko przyjdzie czas. Osin, gdzie jest Osin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Jaki spokojny! Chyba do stajni szedł. Czemu nikt nie gasi? To się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Ludzie, was jest więcej, jest gruby. Ratujcie go, bo i w ogóle jest pijany. Pewnie, tak?
Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Dobra, to go. Jak to jest stajnie bić? Jak? A, drabina, dobra. Drabinen! Szybko, bo mnie tam hop spłonie! Cholera, idę na ten dół. Musimy śpieszyć. Jak to po... O nie! Czekaj. Dobra. Szybko! Halo. Nie wiem, jak ci chcę pomóc. Jak to? Jak? Jak otworzyć? A tutaj, dobra, może trzeba było E kliknąć, głupie ze mnie. Coś się tam dzieje. Kunie uciekają, kunie! Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. Przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Imputujesz. Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? To teraz ja ci naklepię. Halo. Ej, co jest? Ej, ja nic nie mogę zrobić. Moment. Hej, co jest? Halo. The fuck? Ej, o co kaman, bo ja... Okej. Okej. Co się stało, nie wiem. No ale dobrze. Aha, moment. Sorry, ale mi SMS do was nie przyszedł. Dobra. Aha, czyli znowu mam ich ratować. Kurde! Dobra, ale tym razem pójdzie o wiele szybciej, bo wiem jak. Ja nie mogę po prostu otworzyć tych drzwi stodoły i tyle? Z tej drugiej strony? A, myślałem, że mi się uda tym razem, może do tego Fergusa podejść, dobra. Widział go ktoś! Chyba dostajnisz. I ten stoicki spokój. Go. Zobaczę, co da się zrobić. Spróbuję. Tylko się pośp... Dobra. Dobra, 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 go. Baron zachlał pałę. Nie wiem, co mu odwaliłem. Chłopie, tutaj masz przecież ten... Wyjście, no co ty głupi jesteś? Dobra, też znamy. Masz u mnie za to... Wiem, że twoja żona... Co ty mi tu... Nie... No imputuję ci, że jesteś... Ej, no nie wierzę. Myślałem, że znowu się tak stało, dobra. Imputuję ci, że jesteś gruby... Zachlaj mordę, no. Ała, kurde, obchylę mordę, przepraszam. Dobra, baron. Kurde... Nie mogę tak, nie mogę uników moich fajnych robić, tych odległych. Nigdy się nie nauczycie. Kurde. Ej, halo. No nie, ej, z tym baronem to ja nie wygram sobie. Chociaż... Dawaj tu, kurwa! Ja tu bohaterem jestem, miałeś mi beczkę liryjskiego kuźwa dać, nie! Matko Boska, Baron! Ja przepraszam, że ja tak lamię, ja nie chcę!
Dobra, ale przynajmniej wiem, jak się z nim bić. Jesus Christ. No daj. Uciekło od ciebie, tak było? Umrzesz, chuj! No, no. No Baron, rzuć się! Tu ci dam w pysk. W końcu. Porządnie. Zachlajpało jedna. Ale beka, tłuką się, kurde. Ja versus pijany, dobra. Zrób mu tę japę tam do wody. Przeźwić mi się. Musimy porozmawiać. Czy ja mu zęba wybiłem? Czy on wcześniej go już nie miał? Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. No pewnie. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwa. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Naprawdę. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi. I to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała to takie sielskie życie, to czemu uciekła? A kij ją wie? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Aż się jewnę. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dokładnie, to są okropne rzeczy. 10 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. No okej. Okay. Od początku wiedziałeś, liczę na to, że mi powie w końcu. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Bo jak nie, no to ja tego odmówię, hopie. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. No proszę. A ich już nie było. To musiała przydupczyć czymś. Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Sądząc po tym... A co ze śladami walki? Ile żeś wybił, to flaszki! To z dziurą w ścianie. Winem rozlanym na pół piętrze. Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na pół piętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mama odwróciła się i walnęła mnie w głowę.
zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Znowu nie potem ten guzik. Było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. O cholera. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Warf. Przeze mnie. No. Kurde. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. No. Najwidoczniej. Co zrobiłeś z dzieckiem? Pało. A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. O, chłopie. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Oj. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. No współczuję ci, Hopi. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. No ładnie. O czym ty, kurwa? W co? Ja chcę się dowiedzieć. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Oj, oj, oj. Są sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w klobuka. Nie, no bardzo taki fajnie. Duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. No ja taki bardziej mam plan. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońcę. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Ale żeś go pocieszył. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. Okej. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Pewnie wylos z nim. No nieciekawy, no, a ten plan, żeby kurde zakopać to dziecko, do tego porońca pod progiem, no ludzie, on już dosyć wycierpiał. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nakreślili te linie z soli? Patrzcie. A, pomyśleli, że ktoś sprawdzi. Faktycznie jest linia z soli. Nadaliście dziecku imię? Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Nawet ja to wiem. To tutaj. Okej. Okay. Dobrze, że wstrzyga się nie zamieniło. Jak córeczka Foltesta. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle, wiesz. Przynajmniej tyle. No. Dół jest rozkopany i pusty.
co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. A ja bym powiedział, że mamy przesrane, ale to też dobra odpowiedź. Jesus Christ. Patrz. No, masz spore te oczka. Nie, zmieniam go w kłobukę. Dobra, na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja a skąd wiem? Ale jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. A skąd wiem, że jest spokojny? Weź go na bo jeszcze raz. Żyjemy. A przynajmniej jeszcze ty żyjesz, baronie, bo to on ciebie chce dopaść. Bogowie miłosierni. Ale masz ząbki ładne, dzieciątko. Nie naprawiłem co zbroi. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pobukę. Którędy? Tędy? Kurwa! Dobra, baron. Co jest? O ja pierdzielę, to się zmieniło w coś. Porończę. Jakie to jest silne. Stój. Nie ten guzik. Stój. Agrowaty? Nie. Jest to jedyny, jest to przyklęty. Aksi. Co ja mu nie mam zrobić? Zabij potwora. Kurde jak! Jak ja mam to zabić? Ja mu nic nie robię, no. No nic, to się zdechnie, no znowu. I uwaga, śmierć! To będzie taki tradycyjny, po prostu odcinkowa taka tradycja będzie i tyle. Dobra, wiecie co, wczytam od momentu, gdzie ten poroniec, mogłem go jeszcze uspokoić. Bo ja go nie rozwalę. To jest za silne bydle. Ja nie wiedziałem, że tak potrafi. Z takiego małego pycibulstwa jakiegoś, takie wielkie bydle. Transformers kieprzony. I mój skrzypiący fotel, kochany. Będzie zaś tu jaż na nagranie. Nadaliście dziecku imię? Skąd? Dobra. Błąd. Chyba popełniłem błąd w tym, że odlazłem od barona. Powinienem przy nim stać chyba jeszcze przez pewien czas. Chyba się nie da. Weź go na ręce, szybko. Przegryzie ci ten. Dobra, to już znamy ten tekst, więc to przewinę. Weź go na ręce, teraz. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pobukę. Jak coś, to sobie wezmę Quena. Chciałem się rzucą. Ale patrzcie, idzie, dobrze. Czyli miałem przy nim stać. Sivenia, Marimis Sivena. Tak mniej więcej ten baron niesie jak w królu lwiem. Dobra, baron idź przodem. Dobrze jest. Tylko coś się wydarzy, on pewnie rzuci się na tego barona. Na? Ej.
To jest. O kurde! Głodne widma wyczuwają porońca. A ja wyczuwam, kurde, tutaj walkę. Ała, no nie, no tak się nie będziemy bawić, będziecie w pizdę. Nie dostatecznie odbił tamten... A nie, poroniec! Dobra. No halo, no nie, ej, ile was tutaj? No nie, ej, za dużo! Nie za dużo was tutaj! Stój! Miejmy prawo! Ależ się wierci! Aksji! No, aksji powiedziałem! Błagam, nie róbcie mi tak. Co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prądem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem. Nie, pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Jezus Christ, pomocki. Oho. Dobra, ja tutaj będę się wliczył baronie, bo one chcą do tego kłobuka lgnąć, to... Syrup! No. Fuck! Skąd wy te zasrane miecze macie? A ten nie motyką bije, no to za dziad. Tak, to jest złotyka, czy on, co on tam ma w tej łapie? No ma patyk jakiś. Łuk! No, zdechnij! No właśnie, nie patrzę na swoje życie teraz, nie? Tym razem za pierwszym razem. No nie, jeszcze miecz zepsuty. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Skąd mam to mogli wiedzieć? Geralt, kurwa, nie teraz! Najpierw zróbmy, co mamy zrobić! Okej. Co teraz? Powtarzaj za mną. Okej. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. No. Umarła, tak. Dobrze, a teraz zakop ciało. Tak już na stałe, tak? Rozumiem. No powiem, że jak on mówił ten tekst, teraz co mu Geralt kazał mówić, to myślałem, że się na niego rzuci ten poroniec. Ta Dea się na niego rzuci. I go jeszcze zabije, ale widać szczęśliwe zakończenie tak troszkę. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Jakieś tam ziarenka na tym dali. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko.
To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Przynajmniej tyle wiesz. Właścicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Pożegnam się z wami w tym miejscu. Bo co za dużo, to niezdrowo. Ostatnio robię za długie odcinki z tego wieśka. Także przemedytowałem, żeby na następny odcinek mieć już wszystko gotowe, życie pełne i w ogóle. Także żegnam się z wami bardzo serdecznie. To był Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja jestem Deadlypool. Tak, nie wiem, jak się mam żegnać do końca, także po prostu hejos.